No i tu rozwiązanie TS zadania trzeciego. To już rysunek. Rysunek tu pamiętacie, ale przypomnę, bo ktoś mógłby, znaczy nawet po jakimś czasie oglądać tylko tą kartkę i to rozwiązanie, więc jeszcze raz. Mamy tu soczewkę rozpraszającą, przedmiot świecący, powstaje obraz pozorny, tu ta strzałeczka A', B', to jest obraz pozorny tego naszego przedmiotu świecącego. Znamy odległość obrazu, od soczewki Y, znamy ogniskową F, a szukamy odległości przedmiotu świecącego od soczewki, czyli X i powiększenia P. No to jeszcze raz tu przypomnę, że dlaczego obraz pozorny powstaje z punktu, najpierw sprawdzimy, czy powstaje obraz rzeczywisty punktu B. Dwa promienie rysujemy, których bieg potrafimy przewidzieć, czyli promień równoległy do głównej osi optycznej zostanie rozproszony, jego przedłużenie przejdzie przez ognisko, a promień przechodzący przez środek soczewki przejdzie bez odchylenia. One się po prawej stronie nie przecinają, tu nie powstaje obraz, ale ich przedłużenia się przecinają i w punkcie B promień powstaje obraz tego przedmiotu. No i teraz musicie wybrać właściwe równanie, już tu jest wybrane, przed wyrażeniem z Y, czy z odległością obrazu od soczewki jest tak minus, bo mamy obraz pozorny i przed wyrażeniem z ogniskową też jest minus, ponieważ soczewka rozpraszająca, no to właśnie ma też pozorne ognisko, bo promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę rozpraszającą nie przecinają się, są, właściwie się rozpraszają, ale ich przedłużenia przecinają się właśnie w punkcie zwanym ogniskiem, ale jest to ognisko pozorne. No i teraz co? Mamy równanie z jedną niewiadomą. Naszą niewiadomą w tym przypadku jest odległość przedmiotu świecącego od soczewki, czyli X, więc przekształcamy równanie. Przenosimy wyrazy te niezawiązujące x na prawą stronę, wspólny mianownik, odwrócenie ułamków, czyli odwrotności lewej i prawej strony bierzemy, wstawiamy wartości liczbowe i obliczamy. Powiększenie to y przez x, y jest podany, x jest teraz obliczony i ponieważ to nie wyrazi się liczbą dziesiętną dokładnie, więc w formie ułamka zostawiamy. 1/3. No następne rozwiązanie na kolejnym filmie.